Co zrobi Rosja z NATO? Wstrząsająca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost zaczyna się ten czas, mocno to czuję. Szokujące wydarzenia będą mieć miejsce na świecie. Co takiego się wydarzy? Co zrobi Rosja z tutaj NATO? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, ci przedstawiam wstrząsającą przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Rosji, dotyczącą NATO. To, co się praktycznie wydarzy. Już wkrótce, to Jasnowidz Jackowski mówi o tym, że ostatnio minister spraw zagranicznych Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, Powiedział o likwidacji biura, tak, jeśli chodzi o biuro rosyjskie przy NATO, tak, takie biuro, można powiedzieć, sojusz, tak, przy NATO. No, wiadomo, Rosja nie jest w NATO, ale była taka współpraca, tak, gdzieś dyplomatyczna, partnerska, i według Jasnowidze Jackowskiego to jest bardzo symptomatyczne to mówi nam wiele. Że praktycznie Rosja odrywa się w ten sposób nawet od tych działań NATO. Znaczy wiadomo, że Rosja nie ma nic wspólnego jakby z NATO, ale nawet tutaj się chodzi o nić porozumienia, to tak samo jak na przykład była ambasada Polski w Czechach i pojawiła się kwestia kopalni w turowie, no to jak Polska może załatwiać sprawę na przykład z Czechami, jak oni nawet tam nie mają po prostu z kim gadać, tak, no bo nie ma ambasady Polski w Czechach. Oczywiście, Czesi mogą kontaktować się tutaj ze stroną polską, no ale lepiej by było, gdyby była ambasada. Wiele rzeczy można byłoby załatwić szybciej, tak. Nie tutaj jasno jest mówi w ten sposób. Rosja w ten sposób odrywa się od NATO. Rosja wzrywa sojusz honorowy z NATO, tak zwany sojusz honorowy, tak, no bo tutaj są kontrowersje, przecież wielokrotnie Rosja narusza granice państw należących do NATO. Podrywały się samoloty, które szczegóły bezpieczeństwa powietrznego, tak, jeśli chodzi o nad, nad państwami tutaj NATO. Natomiast to były takie zaczepki ze strony Rosji. Rosja z tego faktycznie jest znana. One miały miejsce także w stosunku tutaj do byłych republik radzieckich, ale na przykład też tak było w przypadku Turcji gdzie nawet chyba tam ten samolot został zeszczelony rosyjski. W każdym razie, tutaj jest Jackowski mówi w ten sposób: w ten sposób Rosja zrywa sojusz honorowy. Rosja odcina się praktycznie od wszelkiej możliwości dogadania się z NATO, porozumienia praktycznie z NATO poprzez tą likwidację tego biura. Tak, na przykład poprzez uczestniczenie w misjach pokojowych, no bo były takie misje, gdzie była współpraca pomiędzy NATO a Rosją. Oczywiście w wielu aspektach różnią się te interesy, ale były na przykład takie współprace, a teraz całkowicie i drogi będą osobne. Czyli tutaj Jasny Zjackowski mówi, że to tak naprawdę świadczy, że już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, do konfliktu. Kolejną rzeczą, która przemawia za tym, że już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, konfliktu, to jest sytuacja gromadzenia surowców przez, przez poszczególne państwa, co ma miejsce w Europie, a także w innych państwach. A mianowicie surowce te są gromadzone według Jasnowidza Jackowskiego nie na jakieś duże zapasy, czyli na kilka lat, bo przecież e, nie jest to możliwe i to jest bezsensowne, żeby gromadzić na przykład zapasy tutaj węgla, ropy, czy innych surowców, tylko są one gromadzone, bo już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, do konfliktu globalnego. Jasnowid Jackowski odrzuca Tezę mówiącą o tym, że podwyżka tych surowców jest związana z większym zainteresowaniem, z większym zapotrzebowaniem na te surowce, bo praktycznie gospodarki ruszyły z kopyta po pandemii. To znaczy pandemia cały czas jest tak, no w Polsce jest bardzo dużo osób zakażonych koronawirusa, kiedy to nagrywamy, jest ponad 4 osób zakażonych, ale w sensie takim, że gospodarczo wiele państw już wróciło do normalności w cudzysłowie, jak można to tak nazwać, w sensie takim, że są ludzie zaszczepieni, ale no gospodarki funkcjonują restauracje, sklepy i tak dalej i to spowodowało większe zainteresowanie. Według jasnowidza kuskiego owszem, ale to nie jest proporcjonalne do tych podwyżek, jeśli chodzi o paliwo, jeśli chodzi o gaz, tak i prąd, i tak dalej, że to jest praktycznie nieproporcjonalne, że to świadczy o tym, że poszczególne państwa robią sobie zapasy, jeśli chodzi o surowce, bo już wiedzą, że wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, do konfliktu globalnego. I tutaj jest, nie w ten sposób: świat zabezpiecza się w energię na wypadek tego, co się wydarza. Wydarzy to się już wkrótce, e, praktycznie za parę miesięcy. Zresztą ta przepowiednia stowidza Jackowskiego wciąż jest aktualna. Na krótko przed wybuchem, dużej wojny na świecie ludzie będą bać się oddychać. No i rok 2019. To był rok w miarę ostatni, tak naprawdę spokoju na świecie. Wiemy, że to był praktycznie ostatni rok spokoju, bo potem 2020 to jest pandemia, chociaż pandemia wybuchła pod koniec 2019 roku, ale to nie na taką dużą skalę, tak to były pierwsze przypadki. Natomiast 2020 rok to już po prostu pandemia na całym świecie. No i tutaj według Jackowskiego to jest bardzo właśnie charakterystyczne, że Rosja zrywa właśnie ten sojusz honorowy likwiduje to biuro przy NATO, co miałoby świadczyć, że Rosja całkowicie się odcina od tych działań, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o wszelkie po prostu porozumienia. Coś można powiedzieć na, na takiej zasadzie, że jak ambasada, tak, niejako taka ambasada, czy po prostu porozumienie no bo wiadomo, biuro przy NATO nie świadczy o tym, że Rosja wpływa na decyzję NATO, czy po prostu NATO godzi się na każdy wniosek ze strony Rosji, ale byłaby większa nić porozumienia. No, każdy z nas na przykład przyzna, że inna sytuacja byłaby, gdyby na przykład Polska miała swoją ambasadę w Pradze, w Czechach, w kontekście kopalni w Turowie, niż jakiej tej kompanii, niż jak tej, tej ambasady nie mamy. Tak? Nie wiadomo, czy ta, ta ambasada by jakiś miała istotny wpływ na sytuację, która by miała miejsce, tak? jeśli chodzi o kopalnię Turów, natomiast na pewno to by nie zaszkodziło. I tak samo tutaj, gdyby doszło na przykład do konfliktu globalnego, to wtedy brak jest porozumienia właśnie pomiędzy stroną tutaj, właśnie NATO, a pomiędzy na przykład stroną rosyjską. Przerażająca wizja, wstrząsająca. No to też jest charakterystyczne w przypadku, na przykład, państw, gdzie mają działania militarne miejsce, tak? Że bardzo często jest tak, że w jakimś państwie dochodzi do wybuchu wojny, tak? Czy jakiegoś konfliktu i ten konflikt poprzedzony jest taką sytuacją, że tutaj. Jest poprzedzony praktycznie taką sytuacją, że ewakuowani są ambasadorowie danego państwa. Tak? No Polska to jest inna sprawa, jeśli chodzi o Czechy, no bo tutaj są konflikty dyplomatyczne i tak dalej, ale na przykład tak było w Afganistanie, że od razu ewakuowały się poszczególne ambasady poszczególnych państw, tak, ewakuacja nastąpiła, bo wiedzieli, że zaraz praktycznie będą się wojska amerykańskie wycofywać, skończy się ten parasol ochronny. Tak samo jest na przykład w takich miejscach niebezpiecznych gdzieś na świecie, gdzie Wojna wisi na włosku, to bardzo często, no oczywiście służby dyplomatyczne czy, czy służby wywiadowcze mają odpowiednie informacje wcześniej, tak? Wydaje mi się, że też politycy ci najwyżsi, najwyżsi w sensie pozycji też o tym wiedzą, tylko o tym nie mówią. Wiedzą o tym wcześniej, natomiast on no, yy, praktycznie ewakuowani tam są dyplomaci, tak, ewakuowane są ambasady i tak dalej. Więc tutaj to może zapowiadać konflikt globalny, który będzie mieć miejsce już wkrótce już wkrótce ten konflikt praktycznie globalny może mieć miejsce. Jasnowic mówi w ten sposób, że zaczyna się ten czas mocno, to czuję to, co praktycznie przepowiadam od kilku lat. Tak to mówi właśnie Jasnowic Jackowski. Tak to definiuje, że to będzie mieć miejsce praktycznie na świecie. No, Jasnowic też mówił o trzech prowokacjach na świecie te dwie prowokacje już miały miejsce pierwsza prowokacja to jest generał irański, który został zamordowany zaszczelony przez stronę amerykańską tam niby to z drona i tak dalej, mniejsza z tym druga prowokacja to był wybuch w Libanie tak wybuch niby tam jakiegoś po prostu saletry amonowej czy jakiejś natomiast wybuch, no, który ewidentnie przypominał wybuch jakby małej bomby atomowej, był takich żybek podmuch wiatru, energii i tak dalej wszystko na to wskazywało wskazywał Oczywiście bomba atomowa to nie musi być taka bomba, która zmieści od razu całe państwo, jak na przykład Polskę miałaby zmieść tak, ewentualna bomba, czy jakieś państwo, Niemcy czy inne państwo, to może być bomba o 10 razy, 100 razy mniejszej sile rażenia. No właśnie. I tutaj trzecia prowokacja to jest ta rzecz, która ma miejsce, mieć miejsce na świecie. To może być związane właśnie z Bliskim Wschodem. Yy, w tej prowokacji właśnie yy, mogą tutaj brać udział na przykład strona rosyjska, yy, czy na przykład państwa NATO. Tego nie wiemy, tak? Bo my nie możemy zawsze mówić, że Rosja to jest ta zła niedobra, a NATO to jest tylko dobre i, i optymistyczne. Tak to często jest przedstawiane przez media te mainstreamowe, tak? Że Rosja to jest ta niedobra, zła. Yy, natomiast tutaj... Yy, Unia Europejska i NATO to jest taka dobra, optymistyczna i tak dalej. To gdyby tak było. To przecież miliony, czy też dziesiątki milionów Rosjan uciekłoby z Rosji, gdyby im się tak źle tam po prostu żyło, tak? A tak nie jest. Tak do końca właśnie nie jest. Czyli no przerażająca ta wizja przepowiednia z z Jackowskiego, że Rosja odcina się całkowicie od NATO, na przykład od misji politycznych, od tego, żeby mieć biuro swoje przy NATO, mieć ten sojusz honorowy, czyli to może zapowiadać wielki konflikt globalny. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj piszcie w komentarzach, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem pozdrawiam trzymajcie się cześć